Z nami Luka Wani, który pokonał Wojciecha Marka 10-8 po super tiebreaku. Mecz naprawdę godny spotkania kolejki. Luka, it was very emotional match. You beat Wojtek Marek after super tiebreak. What was crucial in this game, in your opinion? I think, good afternoon. I think the first set I won 6-4. But was really close because I save a lot of break point, especially in the first two games. And then he served bad for one game and I broke him and I served well and I won. But he was fighting from the beginning of the second set. He was pushing himself and he started to play more aggressive and better and better and better. And as you know, third set, super tiebreak can happen, everything can happen. He played a really good shot, I save on 6-4 down with maybe lucky volley. And finally, I tried to fight every single point and nothing, I won. I don't know what is the crucial moment because we were close for all the super tiebreak. I think serve, my serve and the last few point has been better than him. Zapytałem Lukę o to, co było kluczowe w tym meczu. Tak naprawdę Luka nam streścił całe spotkanie, że ten pierwszy set, który wygrał 6-4, tak naprawdę on był bardzo bliski, ponieważ bronił breakpointów. Później Wojtek zaczął go naciskać, zaczął grać agresywnie i wygrał drugiego seta. A w super tiebreaku tak naprawdę może się zdarzyć wszystko. Przy stanie 4-6 była taka sytuacja, akcja przy siatce, którą Luka dość, jak to nazwał, szczęśliwie wygrał wolejem bardzo instynktownym. Później serwował bardzo dobrze i w ten sposób pokonał Wojciecha Marka. Maybe the crucial moment was this volley, because you know, yes. he could be 7-4 in super time. And I was close to the net, I put the racket here and I save that point. Yes, I think it has been 6-5 and not 7-4. So, but still 3 points left in case. So it's super tiebreak. It's long. Zapytałem o tego voleya, bo to naprawdę było zagranie wysokiej klasy. Luka mówi, że być może to był moment zwrotny, ale nawet kiedy jest 7-4 w super tiebreaku, to nadal jest jeszcze kilka piłek do rozegrania. I have to ask you about Lotto Superliga, because it's a new competition. Yeah. What do you think about this competition? You've played in leagues like, yes, this, I think, yes, in Italy, in Italy, other countries. Germany, France. Yeah. So, yes, so how do you compare? No, I think it is a really good organization and with the TV, video, and everybody can see the matches. So all the facilities are very nice. Not in France and not in Italy also. It's look like this. It's everything is perfect. It's like an ATP tournament. It's really, believe me, trust me, and. I enjoyed a lot also because I play in his new team for me, of course, his new competition, but it's very good person, very good atmosphere. I think also in which team you play, I think it's also the most important things. Zapytałem Lukę, co sądzi o Lotto Superlidze, bo to nowe rozgrywki, a Luka miał okazję grać w różnych krajach w tego typu rozgrywkach, między innymi we Włoszech, również w Bundeslidze. Luka mówi, że naprawdę wszystko wygląda w Lotto Superlidze na bardzo wysokim poziomie, zwłaszcza tutaj obiekty, że to jest prawie tak jak w turniejach ATP i należy mu uwierzyć na słowo, że tak naprawdę jest, że nie ma takich obiektów we Francji, nie ma takich obiektów również we Włoszech. Zdaniem Luki też ważne, w jakim zespole grasz, bo dla niego to jest nowy zespół, ale już bardzo dobrze czuje się w drużynie Mary Warszawa. Luka, it was really nice atmosphere in the stands during the match. Do you like playing in this atmosphere when, yes, you are, you know, there are visitors, there are cheering, yes, your opponent, yes, yes, there are, yeah, cheering I you? I like more when I have
more visitors against me, so that I can find more motivation inside, because of course I never wanna lose, but more when I have like person like come on for the opponent, so I pushing myself more, so I like a lot. Zapytałem Lukę o tą atmosferę podczas meczu, bo naprawdę było gorąco na trybunach. Była grupa wspierająca Wojciecha Marka, też tutaj drużyna wspierała Lukę Waniego i zapytałem, czy lubi grać w takich spotkaniach. Luka odpowiedział, że zdecydowanie lepiej gra się mu spotkania, kiedy więcej osób jest przeciwko niemu, kiedy krzyczą w kierunku rywala come on, come on, on wtedy dużo bardziej się motywuje i jest w stanie wykrzesać z siebie więcej. Oczywiście nigdy nie chcę przegrać spotkania, ale takie sytuacje dodatkowo go motywują. Okay, last question, because maybe you are playing also doubles, so yes, so you have to prepare. For sure. You know, you are not playing like pro tournaments right now, very rare. So how do you prepare to play in Lotto Superliga? No, I stopped play professional last year, was the last year, and I miss a lot. The professional tournament, and but I still play team matches everywhere. Some tournament, prize money tournament in Italy. So I play, I practice every morning, and I have more time with the family now. Yeah, but there are no break from tennis. No. I still practice not like before 5-6 hours a day, but for play at this level you need to be fit. So I enjoy to play. Okay. So zapytałem Lukę, jak przygotowuje się do rozgrywek Lotto Superligi, bo nie gra już rozgrywek zawodowych, ale cały czas możemy go zobaczyć właśnie w rozgrywkach klubowych, czy to w Polsce, czy to w innych krajach. Luka mówi, że w zasadzie codziennie wstaje rano, codziennie trenuje, nie ma przerwy od tenisa. Może to nie jest już 5-6 godzin dziennie, ale cały czas jest pod prądem i dlatego można go zobaczyć w dobrej formie w takich rozgrywkach. Thank you, Luka, and good luck in the next matches. Thank you very much. Bye bye.